Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam naszych drogich słuchaczy już w nowym 2015 roku. Zawsze początek każdego roku kalendarzowego skłania nas do popatrzenia w przyszłość, na to, co nas czeka w tym roku. Oczywiście my przyszłości nie znamy, bo ona jest tylko w rękach Boga, ale my jako obrońcy życia pewne wydarzenia planujemy i ufamy, że z pomocą Bożą je zrealizujemy. Zawsze trzeba, myślę, zaczynać planowanie działań na temat obrony życia, budowania cywilizacji życia od Dnia Świętości Życia. To wspaniałe wydarzenie obejmujące już prawie chyba wszystkie parafie w naszej Polsce, szkoły katolickie, uczelnie katolickie, jest dniem szczególnej modlitwy o szacunek dla życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Jest dniem, gdzie wielu podejmuje wspaniałą modlitwę, duchową adopcję dziecka poczętego, jest także związane z tradycyjną. W tym roku to będzie już 35. pielgrzymka obrońców życia na Jasną Górę. W tym roku sobota przed Dniem Świętości Życia przypada na 21 marca. I już teraz zapraszam wszystkich obrońców życia, tych, którym wiek, stan zdrowia pozwala na to modlitewne spotkanie u Matki Boskiej Częstochowskiej 21 marca w sobotę. Tradycyjnie rozpoczniemy je mszą świętą o 9:30 w Kaplicy Cudownego Obrazu. Mówiąc o planach na najbliższy rok, trzeba wspomnieć o Narodowym Dniu Życia. Wiemy, Narodowy Dzień Życia uchwalony uchwałą Sejmu przypada na 24 marca i też zaczyna być coraz szerzej organizowany w naszej ojczyźnie. Czy to przez szkoły, szkoły średnie, gimnazja, czy także szkoły wyższe. Będziemy zachęcać zarówno domy kultury, jak i biblioteki, ale także różnego typu instytucje państwowe, żeby Narodowy Dzień Życia był realizowany tak, jak to zapisano w uchwale sejmowym, jako dzień, w którym będziemy budowali, wzmacniali cywilizację życia. Kiedy mówię o zadaniach na przyszły rok, muszę także wspomnieć o tym zadaniu, które najpilniejsze jest w tej chwili, mianowicie zastopowanie przez wszystkich ludzi dobrej woli, nas dziadków, nas rodziców, nas nauczycieli, nas naukowców, prób wprowadzenia do naszej oświaty złej edukacji seksualnej typu B. Jeszcze raz podkreślam, że mamy w naszej oświacie przygotowanie do życia w rodzinie. Jest to edukacja seksualna typu A, przynosząca znakomite rezultaty w porównaniu z tą fatalną, demoralizującą edukacją typu B, którą niektórzy liberałowie, skrajni liberałowie, demoralizatorzy, lewica skrajna próbuje cisnąć do naszej oświaty. Trzeba upowszechniać prawdę o tym, że mamy edukację seksualną, mamy znakomite rezultaty i nie możemy się zgodzić na to, żeby nasze dzieci, nasza młodzież była niszczona przez ludzi złej woli. No, mamy sprawę niewyjaśnioną z poprzedniego roku. To jest ogromny ból dla nas. Państwo, którzy słuchają regularnie naszej audycji, wiedzą, że w czerwcu ubiegłego roku Polska Federacja Ruchu Obrony Życia wystosowała apel do najwyższych władz w naszym państwie, do prezydenta, do premiera, do marszałków Sejmu i Senatu, komendanta głównego policji, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich, prokuratora generalnego, bo chodzi o co? Media ujawniły, że w sprawozdaniu Ministerstwa Zdrowia za 2012 rok podano, że zabito w wyniku aborcji 700 dzieci w sprawozdaniu NSZ. 1100. Różnica 455 dzieci, czyli albo żyje 455 dzieci, albo nie żyje. I mamy pisma Federacji, że ma to zostać wyjaśnione. Pisma z czerwca ubiegłego roku. Mamy nowy rok i sprawa niewyjaśniona, nie podjęta w ogóle przez te potężne media. To jest ogromny ból i pokazuje, w jak wielkim kryzysie jest nasze państwo. Jak słabą mamy władzę, która
nie ceni życia ludzkiego. Bo jak trzeba było, w cudzysłowie, trzeba było zabić chore dziecko i profesor Hazan powiedział, nie, nie zabiję chorego, nienarodzonego dziecka, to wrzawa medialna we wszystkich mediach przez tygodnie. Teraz niewyjaśniona sprawa 450 dzieci nienarodzonych. Sprawa ewentualnej wielkiej korupcji. No bo jak nie zabito, to dlaczego NSZ wziął pieniądze i to wielkie pieniądze? I jakoś nikt się tym nie interesuje. Polska Federacja Ruchu Obrony Życia wróci do tego tematu. Szczęść Boże.